Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw m.in. świąteczne miasteczko na rzeszowskim rynku. Podatek od nieruchomości w Krośnie będzie droższy od nowego roku. Zakończyła się budowa wału przeciwpowodziowego w Osobnicy. W Jasielskim Domu Kultury odbył się kiermasz świąteczny. 1 700 000 zł, tyle w tym roku rzeszowski magistrat przeznaczy na dekoracje świetlne oraz świąteczne miasteczko w rynku, które w tym roku będzie otwarte nieco krócej. Dzięki temu ratusz zaoszczędzi 400 000 zł. Szukamy oszczędności. Zależało nam na tym, żeby miasteczko świąteczne było na rynku, ale ze względu na konieczność prowadzenia oszczędności będzie ono tylko 2 tygodnie po świętach. 2 tygodnie po świętach zostanie już zdemontowane. Oszczędzimy w ten sposób 400 000 zł. Świąteczne miasteczko otwarte będzie od 3 grudnia, kiedy to rzeszowski rynek odwiedzi Święty Mikołaj oraz rozświetlona zostanie choinka. Ale to nie jedyne atrakcje. W tym roku będzie bardzo ciekawie, będzie bardzo artystycznie. Na rynku staną stragany z pysznym jedzeniem, z rękodziełem. Będzie coś ciekawego do zakupienia, będzie coś ciekawego do zobaczenia. Będzie można spróbować dobrego jedzenia i dobrego picia. Dla dzieci stanie podświetlana karuzela z siedziskami w formie łabędzi. Będzie piękna 16-metrowa złoto-srebrna choinka na rzeszowskim rynku. A pobliskie ulice Matejki, Kościuszki, ulica Grunwaldzka będą również oświetlone świątecznie. W przyszłym roku mieszkańcy Krosna zapłacą wyższy podatek od budynków i gruntów. Tak zdecydowali radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Stawki podatku dla osób fizycznych wzrosną o 15%. Natomiast przedsiębiorcy zapłacą za grunt i budynki, które służą działalności gospodarczej, o 10% więcej, a nie jak wcześniej proponowali radni o 15%. Istotne kwestie dotyczyły stawek dla przedsiębiorców i na ten temat w Klubie Samorządne Krosno toczyła się dyskusja, dość długa dyskusja. Wypracowaliśmy stanowisko, że ta zwyżka podatków nie może przekroczyć wartości inflacji, tej oficjalnej, którą podają media. W związku z tym była propozycja, aby skorygować stawkę, obniżyć z 15 na 10 i w ten sposób jakby wziąć pod uwagę sytuację przedsiębiorców. Ostatecznie tutaj głosami samorządnego Krosna ta stawka została uchwalona na Radzie Miasta i od nowego roku stawka wzrośnie dla przedsiębiorców o 10%, zarówno jeśli chodzi o grunty związane z działalnością gospodarczą, jak i powierzchnie zabudowane. W przyszłym roku będą obowiązywać następujące stawki podatku od nieruchomości. 92 grosze za metr kwadratowy powierzchni zapłacą właściciele budynków mieszkalnych. W budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, stawka wynosić będzie 25 zł 80 groszy za metr kwadratowy. Wzrośnie też podatek od gruntów w posiadaniu mieszkańców, który wyniesie 38 groszy za metr kwadratowy oraz 1 zł 2 grosze za metr kwadratowy dla gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Oryginalne i niepowtarzalne. Takie rzeczy można było kupić na zorganizowanym po raz pierwszy w Jasielskim Domu Kultury kiermaszu rękodzieła artystycznego pod hasłem Na prezenty czas. Zaprosiliśmy blisko 30 wystawców, głównie z powiatu jasielskiego, ale nie tylko. W zasadzie można kupić wszystko, to co nadaje się na prezent. Czyli od haftów, po karteczki, po biżuterię, po obrazy, po akwarele, po wyroby z włóczki. Naprawdę cały szeroki wachlarz asortymentu. Wśród wystawców nie zabrakło rękodzielników z Jasła i okolic. Pani Grażyna Jaśko wszystkie ozdoby wykonała ręcznie, a na jej stoisku było w czym wybierać. Prezenty gwiazdkowe, prezenty mikołajkowe, czyli różne zawieszki na choinkę, aniołki. To, co najbardziej teraz ludzie po prostu chętnie kupują. Pani Barbara wykonała większość ozdób metodą dekupażu. Dzwoneczki, ozdoby szydełkowe, którymi można udekorować choinkę czy do stroiczków. Bombki w technice dekupaż, które też można powiesić na choince, można wykorzystać do stroików. Zakładki do książki, które można ofiarować na prezent mikołajkowy, świąteczny, karteczki świąteczne.
Kiermasz w Jasielskim Domu Kultury cieszył się dużym zainteresowaniem jaślan, ale to nie jedyne wydarzenie świąteczne w Jaśle. W najbliższą niedzielę, 4 grudnia, Park Miejski odwiedzi Święty Mikołaj. Wszystkie dzieci będą mogły spotkać się z Mikołajem, z wszystkimi osobami, które z nim przyjadą, a więc postaciami z bajki. Będziemy mieć bardzo dużo ciekawych wydarzeń, konkursów. Na zmarzluchów czeka ciepła herbata i czekolada. Wręczymy nagrody w konkursie bożonarodzeniowym, a ci, którym atmosfery świątecznej nigdy dość, będą mogli posłuchać utworów wykonywanych przez solistów Jasielskiego Domu Kultury. Mikołaj będzie czekać na dzieci w Parku Miejskim w niedzielę od 14 do 17. W Krośnie od wielu lat prowadzony jest szereg działań edukacyjnych w zakresie prawidłowej segregacji odpadów. Nadal jednak pojawiają się problemy dotyczące odpadów nietypowych i niebezpiecznych, pozostawianych przy altanach śmietnikowych. Aby poszerzyć wiedzę mieszkańców, organizowana jest kampania edukacyjna poświęcona temu zagadnieniu. Mieszkańcy nie radzą sobie głównie w zabudowie wielorodzinnej, blokowej, z odpadami takimi poremontowymi, czy wielkogabaratowymi, czy elektrośmieciami. I bardzo często pod tymi altankami śmietnikowymi znajdują się te odpady. I to jest właśnie problemem. Tutaj wynika pewno to z tego, z niewiedzy mieszkańców, no bo kiedyś były takie przyzwyczajenia. Wszystko się zmienia, przepisy również, wymagania tak samo. Więc tutaj do altanek śmietnikowych można tylko i wyłącznie odpady segregowane przekazywać. Są to tworzywa sztuczne, metale, szkło, papier, odpady bio. Pozostawienie odpadów w niedozwolonym miejscu podlega karze grzywny. Takie podrzucanie jest traktowane jako zaśmiecanie terenu ogólnodostępnego i zagrożone jest mandatem w wysokości co najmniej 500 zł. My możemy nałożyć 500 zł. Natomiast sąd może tutaj dać grzywnę w wysokości nawet i 5000. Okazuje się, że mieszkańcy Krosna z roku na rok lepiej radzą sobie z segregacją odpadów w swoich gospodarstwach domowych. Mieszkańcy Krosna segregują odpady, z roku na rok robią to coraz lepiej, natomiast wiadomo, że zawsze jest coś, co powinniśmy poprawić i ważne jest, żeby mieszkańcy zdawali sobie sprawę, dlaczego segregujemy i po co jest nam to potrzebne. Z roku na rok statystyki pokazują, że wytwarzamy coraz więcej odpadów jako mieszkańcy. Segregacja zaczyna się w naszych domach, segregacja prawidłowa, bo wiadomo, że jesteśmy zobowiązani do segregacji do 5 pojemników, 5 worków odpadów, natomiast dobrze by było i należy to traktować nie jako przymus, coś koniecznego, tylko żeby mieć świadomość, że od segregacji naszej, tej takiej domowej, podstawowej, uzależnione jest to, co my później jako instalacja, specjalistyczna instalacja wybierzemy z tych odpadów posegregowanych, odzyskamy, przekażemy do recyklingu, a w ten sposób wpłyniemy na zmniejszenie zużycia surowców naturalnych. Odpady wielkogabarytowe przyjmuje od mieszkańców Krosna punkt selektywnej zbiórki odpadów mieszczący się przy ulicy Białobrzeskiej. PSZOK w okresie zimowym jest czynny 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku od 11 do 18. W Osobnicy powstał kolejny odcinek obwałowań rzeki Ropy. Inwestycja została zrealizowana w ciągu 10 miesięcy i kosztowała ponad 10 milionów złotych. Z informacji przekazanych przez zastępcę prezesa Wód Polskich wynika, że kolejnym etapem prac na terenie powiatu jasielskiego będzie przygotowanie dokumentacji projektowej zapory Kąty Myscowa. Osobnica i Rzecznica już są zabezpieczone. Cieszy mnie też, że ten skansen będzie bezpieczny, będzie bezpieczna oczyszczalnia, tor kolejowy Jasło-Gorlice, ale my musimy w tej chwili myśleć całościowo, czyli bardzo szeroko i w przyszłym roku rozpoczynamy bardzo duży projekt analityczny właśnie zabezpieczenia Podkarpacia i też Małopolski. Tutaj to, co pan powiedział, pan poseł, że my jako Wody Polskie myślimy bardzo poważnie, perspektywicznie i rozwojowo i dlatego chcemy tutaj państwa zaprosić już w tej chwili do współpracy właśnie w ramach tego projektu, bo musimy te miejsca znaleźć, a niestety często jest tak, że mieszkańcy są przeciwni, żeby jakieś tereny dodawać, a naprawdę to, żeby tą retencję budować, jest po prostu, jest to niezbędne. Polski rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości w tej materii, w tym obszarze nie szczędzi sił, wysiłków co do inwestycji mających na celu zabezpieczenie ludzi przed tym takimi dramatami.
Wał ma 1,5 km długości i 4 metry wysokości. Wybudowany został wraz z drogami technicznymi, przepustami i zasuwami wodnymi. Inwestycje już przekazano do użytku. Dramaty, które miały tam miejsce podczas powodzi, już się nie wydarzą. W kontekście Trzcinicy, mieszkańców Trzcinicy jest bardzo ważny. Nie tylko w kontekście mieszkańców Wiasła. Ale Trzcinica jest taką miejscowością, którą nawiedza powódź ostatnio raz co na 10 lat. Nie chciałbym być w skórze ich, bo mieszkam w innej części gminy. Ale czuję, co mogą odczuwać ci mieszkańcy. I po to są wały. Po to jest ten spokój psychiczny, o którym też tutaj wspominano. Że wiem, że z tej strony jestem bezpieczny. Całkowita wartość inwestycji to ponad 10 milionów złotych. W tym wartość robót budowlano-montażowych wyniosła ponad 9 milionów złotych. Koszykówka w Krośnie obchodzi 20-lecie powstania. Drużyna Krosno Miasto Szkła przez te wszystkie lata brała udział w różnych klasach rozgrywek, w tym najwyższej Energa Basket Lidze. W planach klubu jest powrót do najlepszej ligi. Powiem szczerze, cel nasz jest taki, że chcemy dalej budować koszykówkę w oparciu właśnie o szkolenie, o rozwój, ale nie pozostawiamy naszych marzeń. Zawsze chcieliśmy i chcemy, żebyśmy wrócili do tej Ekstraligi i to jest taki nasz cel przewodni na to 20-lecie. Takie żeśmy sobie postawili założenia, że w ciągu najbliższych 3 lat zaatakujemy po raz kolejny tę Ekstraligę i będziemy chcieli w niej występować. W dążeniu do celu ma pomóc wsparcie finansowe. PKN Orlen przez 2 kolejne lata będzie sponsorem krośnieńskiej drużyny. Równie ważne są dla nas inicjatywy lokalne i wspieranie takich wspaniałych klubów jak wasz. Jesteśmy z wami od 2017 roku. Współpraca układa się bardzo pomyślnie. Stąd też decyzja o przedłużeniu współpracy na kolejne 2 lata. Bardzo się cieszę dzisiaj, że mamy taką szansę, aby po raz kolejny ogłosić projekt wsparcia i nową umowę między Orlenem a klubem. Bardzo się cieszę, że tutaj to, co powiedział pan trener, pan dyrektor sportowy, inwestujecie w młodzież, inwestujecie w młodych ludzi, dajecie im szansę. W następnym spotkaniu w ramach Suzuki pierwszej Ligi Mężczyzn, które zaplanowano na 7 grudnia, Krosno Miasto Szkła zmierzy się z Hydrotrack Radom. Ponad 500 000 złotych kosztował remont mostu przy ulicy Młynarskiej w Głowience. Inwestycja już się zakończyła i kierowcy mogą z niej korzystać. Praktycznie nowy most jest po konkretnym remoncie. Środki otrzymaliśmy z rządowego funduszu Polski Ład. Jest to dofinansowanie w wysokości 95%, więc to dla nas była ogromna szansa, żeby właśnie doprowadzić ten most do użytku, żeby przede wszystkim mieszkańcy Głowienki, nie tylko Głowienki, czuli się bezpiecznie. Był po prostu w fatalnym stanie. Koszt całkowity to około 530 tysięcy, 95% dofinansowania, tak jak powiedziałam, z Polskiego Ładu, resztę dołożyła gmina. No i dzisiaj możemy świętować otwarcie. Budowa przeprawy przez rzekę Lubatówka rozpoczęła się w lutym, a pracę zakończono w połowie listopada. Telewizja Polska Oddział w Rzeszowie świętuje 30-lecie powstania. Z tej okazji w Rzeszowie odbyła się urodzinowa gala, na którą zaproszeni byli pracownicy telewizji oraz osoby, które przez te wszystkie lata współpracowały z rzeszowską telewizją. Ośrodek regionalny powstał w Rzeszowie w 1990 roku i od tego czasu intensywnie się rozwija. Zmieniamy się, każda dekada to są kolejne nowinki technologiczne. Dziś mogę powiedzieć, że telewizja publiczna odbudowuje swój prestiż, przede wszystkim oddziały regionalne, nie? Bo były takie tendencje, żeby niekoniecznie inwestować. W Telewizja Rzeszów w ostatnich latach zainwestowane zostało kilkanaście milionów złotych. To jest flota samochodowa, to jest cała technika i tak dalej. Nie. Musimy nadążać z postępem, a przede wszystkim nowa oferta programowa, która cały czas, jak ja 6 lat temu przychodziłem, było pół godziny programu na żywo. TVP Rzeszów produkuje i emituje programy informacyjne, publicystyczne, sportowe. Nie zapomina też o kulturze. Można powiedzieć, że trudno sobie wyobrazić
promocję czy lepszą współpracę niż współpraca z Rzeszowskim Oddziałem Telewizji. Za ich pośrednictwem wiele informacji o tych naszych teatralnych wydarzeniach idzie na Podkarpacie i w świat, na całą Polskę. Dlatego jesteśmy szalenie wdzięczni i przy tej okazji pragnę złożyć najlepsze życzenia kierownictwu ośrodka, wszystkim reporterom, dziennikarzom, całej technice i wszystkim, którzy ciężko pracują na to dzieło i na ten jubileusz. W ramówce nie może zabraknąć też tematyki związanej z przyrodą. Taka współpraca to okazja, naprawdę ważna sposobność dotarcia do szerokich kręgów ludzi, dotarcia z przekazem istotnym, bo przyrodniczym, leśnym i korzystamy z tego rzeczywiście. To są cykle programów, chociażby Ścieżką przez Las, Odkrywanie Podkarpacia czy Leśne Rezerwaty Przyrody, ale też w codziennej formule jest sposobność, żeby przekazywać leśne treści, a Podkarpacie jest leśnym regionem, więc cieszę się, że akurat telewizja, która ma taką oglądalność, że wychodzi też z tymi pomysłami i realizujemy wspólnie naprawdę ciekawe rzeczy. Telewizja Rzeszów to jeden z 16 oddziałów regionalnych Telewizji Polskiej, która w tym roku obchodzi jubileusz 70-lecia powstania. Warto dodać, że początki telewizji regionalnej na Rzeszowszczyźnie miały miejsce 60 lat temu za sprawą programów przygotowywanych przez Krakowski Ośrodek Regionalny. Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej zaprasza na kolejną wystawę. Tym razem w placówce prezentowane są ikony autorstwa Barbary i Zbigniewa Marchewków z Dukli. Bardzo dużo z wzorów, są to wzory klasyczne. Najwięcej chyba mamy właśnie Matki Boskiej Miłującej, czyli tego umilenia tak zwanego, ale nie tylko, bo mamy ukrzyżowanie, mamy Pantokratora, czyli Pana Jezusa nauczającego i wiele, wiele innych. Ikon jest 40. Wystawa jest adresowana do szerokiego grona, bo zarówno miłośnicy malarstwa i sztuki w ogóle, jak właśnie także osoby, które gdzieś tam są uduchowione, i przede wszystkim interesują się naszą tutaj wielokulturowością i tą spuścizną osób zamieszkujących te tereny dawniej, czyli właśnie cerkiewki i w nich ikonostasy, które jeszcze pozostały nam na przykład po Łemkach. Wystawę można zobaczyć do 7 grudnia.